Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątek. Zapraszam na nasz live trading, w trakcie którego omówimy sobie, co się dzieje na DAX-ie. No bo w ostatnim czasie trochę wiruje tutaj wszystko, więc warto jest skomentować, co tu się wyprawia. Witam naszych widzów na czacie. Witam Piotr, witam JZ, Marek, Wojciech, Wojtek, Marcin, Tadeusz, pan Saltman, Michał, Damian, Sojka. Witam was wszystkich. No i co tu się dzieje? Krótko tak może odnośnie tego, co było na sesji azjatyckiej, bo jak widać rynek zamknął się w okolicy tam 12850 chyba bodajże, bo to są notowania trochę cofnięte. No i widać, że w trakcie sesji azjatyckiej futy nam na DAX-a rosną. Widać, że są teraz troszeczkę nawet wyżej niż piątkowe zamknięcie i chyba to będzie lepiej trochę widać na TPO. No i mamy lekki optymizm taki w stosunku do dzisiejszego otwarcia po godzinie 8, że możemy zaatakować wyższe poziomy niż mieliśmy wczoraj maksimum. Wczoraj maksimum wypadło gdzieś tam przy poziomie 12890, no i dzisiaj nawet próba była wyjścia górą poniżej, powyżej tego poziomu. No i naturalnym pierwszym takim targetem jest poziom 12918, ewentualnie ten środowy close. Ale no, zanim ja się rozgadam, może zapytamy się naszego ojca prowadzącego, czyli pana Kamila. Cześć, Kamilu. Cześć, witam, dzień dobry. Kamilu, może dwa słowa takiego drogowskazu dla naszych widzów, co dzisiaj na twoich wykresach jest widać, bo coś komentowałeś rano na Telegramie i w sumie słuszna uwaga, więc może dwa słowa na temat tego, co u ciebie na tych wykresach widać. No przede wszystkim na podsumowanie zasługuje to, co mówiliśmy wczoraj, czyli aktualizacja tego, co mówiliśmy wczoraj. Wczoraj podczas porannego streamu byliśmy gdzieś w tych okolicach i ja mówiłem, że bardzo ważnym jest ten dołek punktem i jeżeli mamy marzyć o jakimś podbiciu i nie chcemy tutaj, żeby sytuacja wymknęła się tam spod kontroli, to ten dołek nie może zostać wybity i zobaczcie, jak oni to zrobili. No, wrócili do bazy, jesteśmy teraz w przyczółku, który może nam dać dzisiaj ATH, czyli klasycznie w piątek ATH na Ameryce, co jest jak najbardziej w zasięgu. Nasdaqa w ogóle to chyba nie trzeba komentować, bo to, co tam się wydarzyło, to jest coś niesamowitego. Wybili nawet ten środowy szczyt i to z niesamowitym impetem, gdzie tutaj już po tej reakcji, po tej tutaj słabości pod koniec środowej sesji już tutaj pojawiły się duże apetyty niedźwiedzi na jakieś głębsze zejście, być może nawet na 11 tysięcy, na piątek do 22. Tak się jednak nie stało. Oczywiście Nasdaq wyszedł niczym rakieta, jest na razie w stratosferze. Czy stamtąd zamierza wyskoczyć? No, myślę, że będziemy mieli okazję się dzisiaj przekonać. Nie sądzę, żeby tutaj stało się coś strasznego, chociaż też nie uważam, że jest to, że tam jeszcze dużo miejsca jest do tego, żeby sobie rosnęli w górę. Najmocniejszy indeks na tą chwilę na pewno nie jest w miejscu do kupna, w mojej ocenie. Dow Jones też, mówiliśmy o nim, ale to tylko bardzo szybko, jeszcze przed dziewiątą, żeby zdążyć. Ta H4 test i tutaj była taka ciekawa sytuacja, ponieważ między H4 a H1 się jakby skonsolidowali, wczoraj podeszli pod tą H1, liczyłem, że odbiją i tutaj zostaną tak jakby w punkcie decyzyjnym. Ten test H1 8.9 był tożsamy z 33 na H4. Liczyłem, że odbicie będzie nastąpi na tej 33 i tutaj się skonsolidują i dzisiaj dopiero będzie decyzja, ale wybili to spokojnie w nocy. Chyba ci jeszcze pisałem wczoraj wieczorem, że zastanawiałem się, czy ATH Azja nie zrobi na S&P, ale tak się nie stało na całe nasze szczęście. Ale dobra, wracamy do DAX-a. Szybkie podsumowanie. Ja wczoraj wziąłem tego longa, tutaj skontrowałem to shortami i miałem jakby longi w shortach tak zwane. Zostały przy zejściu tutaj w te okolice, może tak na rysik sobie wrócę, przy zejściu w te okolice ja sobie zabezpieczyłem to na break-even, no i pozwolili wyjść. I przyznam szczerze, zostawiłem to na break-even, licząc, że już wczoraj to pociągną i nawet tego nie śledziłem. Wróciłem gdzieś w okolicach godziny 20, no to byliśmy z powrotem. No, tego nie musiałem się stresować tym zejściem. Na szczęście do break-even brakło niewiele. I tutaj jest odpowiedź już na pytanie niektórych osób, które pytają, czemu nie zabezpieczam na przykład na plus 30 takich setupów, ponieważ tak jak mówiłem wczoraj wynik był ugrany tym shortem z środy, dlatego nie zależało mi na wyniku, a gdybym tutaj ustawił nawet na plus 10, to już bym był wybity, byłbym bez tych pozycji. Teraz jestem na piątek w o tyle fantastycznej i komfortowej sytuacji, że te longi są nadal w grze i będę próbował sobie oczywiście do nich dołożyć. Pierwsza próba, jak widzicie, tutaj już była podjęta,
Tam to może bliżej. Damy najpierw na M15. Po krosie oczywiście próba została podjęta. Liczyłem, że szybko pojadą na górę Tokio. Tak się nie stało. I tylko 10-punktowy stop loss. Dlaczego tylko 10-punktowy stop loss? Z uwagi na to, że gdybym zastosował większy 30-punktowy, to on nie miałby sensu, ponieważ byłby nad pivotem. Czyli już tutaj musiałbym, żeby to miało jakikolwiek sens, musiałbym tego stop lossa zwiększyć gdzieś do 50 punktów. Tak nie zdecydowałem zrobić inaczej, czyli zastosować 10-punktowy stop loss i w momencie, kiedy oni zejdą niżej, po prostu ponowić jeszcze raz ponownie z 10-punktowym stop lossem na piwocie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że znajdujemy się jakby w okolicach piwota dziennego i tuż pod tym moim stop lossem też znajdował się piwot tygodniowy, który liczyłem, że odklepią. Tak się jednak na razie nie stało, wchodzimy w sesję, widać, że jakby najmniejsza linia oporu wydaje się być znów w kierunku północnym, ale czy tak będzie, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze na Sierze, też wczoraj zwróciliśmy uwagę na ten profil. No i faktycznie 12918 zostało zrobione w pierwszej kolejności, ten poziom 12810, to jest wczorajszy, poziom 12680, o którym wczoraj mówiliśmy, w tych okolicach zastanawialiśmy się, czy zejdziemy na 680, czy na 918 w pierwszej kolejności. No i no dzisiejsza sesja stoi pod znakiem zapytania i miałbym mieszane uczucia, gdyby nie ta Ameryka, bo jednak Ameryka nakazuje mi myśleć, że idziemy do góry i dzisiaj robimy ATH, na które już długo oczekujemy. I można sobie tak teraz myśleć, że wiele osób tak oczekuje, to znów nie podejdziemy gdzieś pod szczyty i znów pójdzie jakaś tam mega czapa. No właśnie, tylko że ja uważam, że ta większość osób inaczej to interpretuje, bo twierdzą, że podejdziemy pod, załóżmy tam szczyt mamy na 3397, podejdziemy pod 3400 i nowy szczycik będzie wybity, pójdą oczekujące longi i będzie czapa. No nie, tak myślę, że nie będzie wyglądało, bo jeżeli pójdziemy pod te poziomy, to odwiedzimy 3415, a nawet 3420 dziś. Tak to widzę mniej więcej, ale to jest tylko spekulacja. Ja tego nie gram teraz, że long i gram na 3420, tylko to jest tak jakby zerkanie fusy w mojej kawie i próba przewidzenia na podstawie doświadczenia i jakiegoś tam tła, które już wiele razy widziałem. No, próbę takiej predykcji, która pozwoli mi dzisiaj rozegrać DAX-a, a w późniejszej sesji może i jeszcze raz DAX-a i amerykańskie indeksy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał początek tej sesji, bo jeżeli uda mi się tutaj dołożyć jeszcze do longów i skasuję na przykład te longi na poziomie 13 tysięcy, no to ja nie będę szukał dzisiaj miodu na amerykańskiej sesji, tylko sobie po prostu wcześniej zacznę weekend. Jeżeli będą nas tutaj czarować i zejdą, a co gorsza wybiją pivota, zejdą w dół, no to będę musiał z tej pozycji uciekać i mój dzień pracy w piątek będzie trwał dłużej. Tyle. No to ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o mnie, to już pokazujemy intraday. Ja bym chętnie poszukał wejścia do longa, tak? W sumie nie ma co za bardzo nawet gadać. Poniżej Tokio Low i powyżej pivota. Mniej więcej w tych rejonach, jeżeli będzie reakcja, to ja to longuję z targetem 13 tysięcy, czyli wyjście powyżej tego VPOK-a 12918, który został przetestowany w nocy. I myślę, że takim pierwszym targetem zobaczymy, co się będzie działo na VPOK-u, tak? No bo jednak ja zagrywam tylko i wyłącznie po godzinie 8, po godzinie 9, jeżeli grałbym od godziny 8 rano, no to pewno tego longa już bym miał na rachunku, ale liczę na to, że po godzinie 8, po godzinie 9 znaczy mi to zrobią. I teraz tak, uruchomimy sobie Sierę, teraz przejdziemy sobie w DAX. Na DAXie możecie zobaczyć, że trochę inaczej ten footprint wygląda. Pobawiłem się trochę w nocy wczoraj i wyrzuciłem dwa takie narzędzia, które były na footprincie narysowane, malowane, to znaczy profil wolumenowy i profil bid-ask, i te profile były oddzielnie rysowane. To zostało wyrzucone na rzecz tej tabelki na dole, która teraz się będzie kolorowała, będą kolorowały się tła. No i do testu też będziemy testować range bary na DAX-ie, range bary 12-punktowe.
Zobaczymy, czy one czasem tutaj nie będą lepiej dawały sobie radę niż normalne wykresy czasowe. Tak, bo zawsze patrzymy na tego futa na 5-minutowym wykresie. No ale zastanawia mnie to, czy czasem lepiej nie poradzi sobie ten range bar, bo całkiem inaczej ta tabelka wygląda na dole, to znaczy inaczej pokazuje się volume, inaczej pokazuje się delta i czasami jak podchodzimy do jakiegoś poziomu, to lepiej po prostu widać te na dole wartości, że coś tam się dzieje niż na tych wykresach czasowych. Dobra, Maciek, mamy dziewiątą. Pierwszy ruch w kierunku północnym, czyli zgodnie z tym, co estymowaliśmy. Zobaczcie sobie, jak tam wygląda EUVAX o dziewiątej. Czy tam przypadkiem nie jest za bardzo przygrzany w którąś stronę, bo może to był dobre, że to dałby dobrą wskazówkę, żeby uciec na przykład z tych longów na tej pierwszej reakcji. Ale zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Nie wiem, czy mi się ten EWAX nie wczytuje. No czasami tak jest na tej stronie, że trzeba odświeżyć. Dobra, jest neutralny, czyli chyba neutralny. 11, więc 11 na plusie, więc neutral całkowicie. No, wyjęli mi tego longa z 89 w punkt, no ale to 10-punktowy stop loss, to trzeba się z tym liczyć, że może pójść. Jeszcze gdybym go wziął idealnie na 80 9,15, to by tego 10-punktowego stopa mi nie wzięli, a że ja z 3 punkty wcześniej to załapałem, no to nic. Ale jest ok, ja jestem zabezpieczony. Na wypadek wyjazdu w górę. Nawet można sobie porównać po tym, jak teraz nawet volume idzie od godziny 9 na footprincie. Zobaczcie, że jak mamy range bary, te 15-punktowe, znaczy 12,5-punktowe, to ten volume rozkłada się na ruch cały. Nie jest skonsolidowany tak jak mamy tutaj. Na przykład, że cała świeca to jest 5 minut, tak? Czyli no 3 minuty w sumie i na całej świecy mam volume rozłożony, 1200 kontraktów, tak? Tylko mam w stosunku do poziomu cenowego, gdzie jesteśmy. I całkiem inaczej się to czyta. Ale mówię, to są fazy testów, także jeszcze pewno będę 5000 razy coś zmieniał tutaj. Tak, zresztą każde narzędzie, które na wykres sobie wstawiam. I tak jak kremator mówił, Macieju, dzisiaj dokładasz trzeci monitor, to za miesiąc będziesz chciał czwarty monitor. No i miał rację. Kup sobie TV-ka dużego, jakiś z 80 cali wysokiej rozdzielczości. Ale wiesz co, nawet nie miałbym gdzie tego stawić, wiesz? No, no w sumie tak, rację. Jeżeli o to chodzi, no to... Ale czy jeden TV-k zajmuje więcej miejsca niż, nie wiem, 4 monitory? Takie, wiesz, na suficie sobie tylko do góry zerka. No i lustro takie jeszcze na dole, żebym nie musiał spoglądać do góry. Tak. Osiem dziewięć na DAX-ie, na 15 minutówce jest na 8,6750. Możemy sobie to zaznaczyć. 8,6750 jest tu. Ale ona już zaliczona, więc moim zdaniem powinniśmy wyjść powyżej Tokio, ponieważ no byliśmy poniżej 89, nie poszliśmy po pivoty, to teraz duże ryzyko jest wyjazdu.
No ja wcale takim wyjazdem nie będę zaskoczony, bo tak jak mówiłeś, mieliśmy punkt A, no to punkt B został ustalony. Znaczy został ustalony. No takie są predykcje, tak, że pewno tam się znajdziemy i kwestia tego, jak do tego punktu B się dostaniemy. W jaki sposób. Jako taka ciekawostka, ta luka, która wystąpiła między środą a czwartkiem, już zamknięta była dzisiaj na Azji, dosłownie w punkt. Zobacz, tutaj jest mniej więcej, ja oczywiście do zamknięcia świecy, no to jest idealnie w punkt zrobione. Znaczy, linia oczywiście nieprosta, ale... Czekaj. Wierzę ci. Punkt. No też nieprosta. Będzie podest dla wędkarza. No właśnie, ty chyba tam wędkarza stawiałeś, że dawaj magnesem tam tutaj. Podchodź. To tutaj? Gdzie ten wędkarz stał? To stał wędkarz, wiesz gdzie? Jak? Czekaj, tylko sobie wezmę. Wędkarz stał, proszę pana, na H1 to muszę pokazać. Wędkarz to stał gdzieś tutaj, siedział sobie, jak ciągnęliśmy na te 12978. A tak, jest ta czerwona linia. To jak sobie to wyskalujemy w ten sposób, to wędkarz, proszę mi o ciebie. Tak, wędkarz siedział sobie tutaj, w tym miejscu. Tutaj sobie siedział wędkarz i łowił na tą linię. Z tego dnia, o, co zagraliśmy to. No i złowił, jak widać. No i złowił, no i złowił. Dobry wędkarz. Dobra, pytanie, gdzie longi ewentualnie, tak? No to Tokyo Low. O, dobra. Jeżeli tam zajdą, no to wtedy coś poszukamy, ale to nie jest tak, że o, muszą, jak tam zajdą, to na 100% to zagramy, tak? No bo jednak musi być jakaś reakcja na ten poziom. U mnie long na piwocie z D1 z 10-punktowym stop lossem będzie. I jeżeli mnie pozbawią tej pozycji, no to te z dołu też chyba będzie trzeba ewakuować niestety. Czego bardzo bym nie chciał. No ja tak będę przechodził i tak skakał pomiędzy tymi chartami. Mogę sobie porównywać właśnie jak chodzi ten wykres czasowy na footprincie, a jak wykres barowy. Wydaje mi się, że ten wykres barowy jest bardziej taki dokładniejszy. Czarny to jest wykres range, to są range bary, niebieski to jest wykres czasowy 5-minutowy, jakby co. To już zawsze jak będą streamy, jak będzie czarny wykres, to jest range bar 12 punktów. U mnie wygląda to teraz w taki sposób, że jeśli mamy wzrastać, nie powinniśmy już wyjść poniżej 89 na M15. To już takie jest moje teraz założenie, ponieważ jeżeli wyjdziemy poniżej, to myślę, że pivot to może być mało, żeby ich powstrzymać i zejdziemy nawet na 810 tego wczorajszego VPOKa przetestować. Nie, to z kategorii wróżb. Od wróżb to jest wróżbita Maciej. Pivot jest po 12834. Może taka akcja, że zejście na pivota i knotem test tego poziomu 12810. Zaznaczymy sobie tutaj jakiegoś
Jakiś podest? Nie, ten podest jest już Musisz brzydki. narysować takiego pieska, który szczeka i będzie odstraszał od tego poziomu. Nie, od tego to są, wiesz, hejterzy. My sobie narysujemy jakiś poziom normalny, normalny. Dobra, 89 testowana. Jeszcze raz. Tutaj ta zielona linia to jest właśnie poziom, gdzie ta 89 jest, żeby była jasność. No to ciekawe, na tym poziomie, ten poziom 12810 jest wspierany przez H4, także jeśli byśmy tam musieli zejść, czego oczywiście bym nie chciał, bo moje pozycje będą zagrożone, no to będzie tam szansa na zabranie się stamtąd. Nasdaq coś za dyszkę łapie. S&P również. S&P idzie przetestować M15 po krosie. No tutaj pan TikTok z rana, znaczy z rana, chyba jeszcze to wczorajsza była analiza, że plan na dzisiaj 3380, taki jest poziom jego zdaniem, gdzie no raczej się to wszystko załamie i zejdziemy 3320. A czy w to wierzyć? Serio? Tak. A wczoraj jeszcze mówił, że wiesz, że jeżeli nie zobaczymy 3400 dzisiaj, to konto usuwam albo przez 2 miesiące będę udostępniał wszystkim konto swoje Ale na wiesz, niby live trading. on mówi to w perspektywie tylko i wyłącznie intraday, ponieważ to jest handlowiec intraday. No, no tak, tak, tak. Jest. No to mówię o wczorajszym. Także to, co. No także to, co wczoraj było jakby aktualne, dzisiaj już nie jest. Dobra, for tomorrow. I jeśli będziemy powyżej 3380, to target jest 3415. Jeżeli zejdziemy poniżej 3380, możemy odwiedzić 3333. Ale to jest in pit session, czyli prawdopodobnie premarket, nie? Czyli pewnie chodzi mu o 15:30. S&P teraz ile? 3380, czyli nie możemy zejść niżej. Do, Nie no, znaczy musi. o 15 tam, o 15:30 nie możemy być niżej niż ten poziom. Słuchaj, takie analizy są tyle fajne, że zobacz, że na przykład dobra, mamy ten poziom 3380. Teraz tak, oni zejdą do Ameryki na 3350, w Ameryce pociągną na 3330, no i analiza się sprawdziła. A jak na przykład zejdą teraz, nie wiem, na 3350 i wrócą powyżej 3380, no to jak to interpretować? Nie no, gość jest na pewno dobry, bo ja go, to już wam na spotkaniu chyba w Łodzi mówiłem o tym typie. Jest naprawdę, jeśli chodzi o order flow, jest bardzo nie dobry. no, zainteresował mnie ten gościu, wiesz, jak on zacytował Ignaca. Więc Ignac, taki typek, trochę już się robi sławny na świat. To jest bardzo dobry gościu, kiedy w okolicach, ja to pokażę na S&P, bo będzie to świetnie Boom! dać. Spadek testu, znaczy testujemy jeszcze niżej, tu średnio 8,9. Ale pięknie na tych range barach to widać jest. Bardzo mi się to podoba na razie. W dołek, zobaczcie, 27 tu sprzedane. Było w samym dołku na 40 praktycznie na teście. Jakiegoś ogromnego wolumenu jeszcze nie ma. No to jest, na piwocie jesteśmy teraz. O kurde, przegapiłem coś chyba. No i teraz czekamy na większą deltę jakąś. 27,32 już tutaj. Pierwszy bar jakiś na większej delcie. Przydałby się jakiś imbalans jeszcze wzrostowy i setup gotowy. Kurczę, przyszedłem.
bo mamy to właśnie, tak, czyli pivota testujemy. Kur. 810 cienie. To w arkuszu jakichś większych zleceń nie ma. Nadal jest sprzedaż. 20 kontraktów poszło jeszcze poniżej pivota sprzedane. No tej absorpcji jeszcze nie ma. To cały czas podaż dominuje. 819, 818. Kurczę, 820, ale zapałem. Kiepskie dane z Francji, tak, rzeczywiście, bardzo kiepskie dane. Ktoś zbiera podaż? No nie do końca bym się zgodził, że ktoś tu zbiera podaż. Tu jest większy volume na tej świecy, już się trafił. Ale tu nadal spadamy. No, no i mamy ten poziom 810 odklepany. Na razie większych bidów na taśmie, znaczy na arkuszu nie widać. Może teraz jakieś się pojawiły, ale to nie są jakieś ogromne bidy. 16, 12. Nie jest nic specjalnego. Delta jest niby dodatnia na tych dwóch ostatnich range barach. Tu był właśnie duży volume, 400 kontraktów. Ale potrzeba. Mi jeszcze brakuje jakiegoś właśnie imbalans do tego, żeby wejść w pozycję, czyli pokazanie się jednej strony. Ja mogę wejść nawet po gorszej cenie, ale żeby to się tutaj pojawiło. Dzisiaj w ogóle jest trzeci piątek miesiąca, to chyba wygasanie jest opcji w ogóle na DAX-a. Całkiem, no taki będzie trochę dziwny dzień, bo jeszcze mamy dane 8.30, 9.30 mamy z Niemiec, PMI, i później dla strefy euro o godzinie 10 mamy dane. DAX footprint na 5 minutówce. No, ten imbalans widać jest tutaj, tak? Na jednym z poziomów. Tutaj 827. Z kolei na range barach tego zupełnie nie widać. Teraz nas M1 będzie interesować. No ale nie wiem, czy pokazywałeś ekran, jak rysowałem ten kwadracik, czy nie pokazywałeś? W kwadracie tam 810, o to chodzi? No, no, no. Tak, 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 pokazywałem oczywiście. No to, teraz to się pojawił imbalans 2,20 na poziomie 840 i myślę, żeby tutaj otworzyć tą pozycję. Dobra, pierwsza pozycja poszła. Najwyżej jak jeszcze raz tutaj przetestujemy, to jeszcze dołożę.
Najzabawniejsza to jest ta luka na CFD. To jest po prostu artydzieło w wykonaniu. Też masz u siebie Vice, czy nie? Więc zaraz spojrzę, bo na razie to chcę to rozegrać. Okej. Okay. Tak, jedna pozycja została otwarta i ona mi się zamknęła. Ja nic tu nie dokładałem i widzę, że jeszcze dalej jadę do dołu. Na 15 jętówce masz lukę? A no to rzeczywiście mam, ja też. No. Też masz? Mhm. No na kontrakcie takiego cuda nie ma. I znowu to jest to 810. Powinniśmy się, wiesz, zabrać, bo ten dołek z wczoraj o godzinie chyba to była 15:30. Nie chciałem, żeby on został wybity. Na razie to na pewno ja tu nie wejdę. Nadal mi się wydaje, że tutaj poddasz ma kontrolę nad tym, co się dzieje. Chociaż tu zostały podłożone i zostały odkupione to praktycznie, no bo mimo tego, że jest imbalans tutaj, się stworzył, to jednak kupujący wyciągnęli to do góry. Ja zabezpieczam się pod tym dołkiem obecnym. Jak pójdzie, to trudno. A teraz ważne dla nas jest wyjść powyżej pivota. Będzie taki wyznacznik na tą chwilę dla mnie. Czy utrzymają tą M15 poniżej, czy wyciągną ją? Longa masz, tak? U mnie To też long jest został wczoraj cały. zawarty tu na tym To jest barze. wczoraj cały czas. No i w tej strefie wybrałem pierwszego. Na dole tej strefy brałem kolejne dwa i na tej szpili jeszcze dołożyłem ostatniego. No bo odejście od tej strefy by miało wartość 7,5 punkta maksymalnie, więc no. Na razie 25 punktów odejścia mamy, ale zobaczymy, czy nie wrócą. Czy nie będzie ewakuacji. No.
No, przy takim zaangażowaniu to podejście na górę Tokio dla mnie to jest olbrzymi. Będzie olbrzymim sukcesem. Tylko tak jak mówię, musimy tego pilota zwalczyć. Jeżeli nie zwalczymy, to niebezpieczne środowisko się robi. Tym bardziej, że M5 zrobiła oberka nam już. Piątka mówi, że oberka zrobiła. Zaraz sobie to wrzucę. Czekają ewidentnie na dane z Niemiec jeszcze. No, na razie jestem spokojny na tę pozycję. Myślę, że dzisiaj szybko zakończę dzień tradingowy. Myślę, że do 11 nie A śmiem. pamiętasz zasadę? Pierwsza zasada piątku jaka jest? Żeby sobie całego tygodnia nie spierdzielić na weekend. A przede wszystkim nastroju na weekend. Już cały tydzień fajny wynik grałeś, a w piątek puch, połowa poszła w godzinę. Już wiesz, wstawiłem sobie lód do zamrażarki, żeby się robił. Dobra, ile tam mamy? 20 sekund jeszcze. Ale spokojnie, ale chodzimy tam. A, jak, dodamy, zobaczcie, dodamy. Jak wygląda teraz karnet. Karnet. Tutaj nic totalnie nie ma. Nie ma płynności no, całkowicie. Może się rynek poślizgnie w łatwy sposób. Teraz zaprosimy do góry stówę. Tak, pokaż na co cię stać. Byle nie. Byle nie na czerwono, bo na tam, w tamtą stronę to ja doskonale wiem na co cię stać. Na co go stać? Zawsze tak. Na co go stać, to zawsze jest to samo, czyli wybije stop lossa i pójdzie w tym samym kierunku, co ty chciałaś. Drenaż. O, pivot od dołu, uwaga. Uwaga, pivot od dołu testowany. No i dobrze, zaraz go zajdą poniżej pewnie. Ale dobrze, będzie okazja pouciekać powoli troszeczkę z zaangażowaniem. 53 dane, PMI dla przemysłu, dla usług 50,8. O, dużo gorsze niż wskaźnik poprzedni. No ale można tak było się spodziewać, że jednak te wskaźniki są trochę takie sztucznawe, te poprzednie. Wiesz, to co powtarzam zawsze. Dane dobrze wiemy, że są i że może wystąpić zmienność i one jej dostarczą, ale na kierunek tak bardzo nie wpływa. Moim zdaniem. Bo równie dobrze teraz mogłyby być dane, nie wiem, 40, a DAX mógłby strzelić na 13 100. Wiesz jak jest, doskonale zresztą. Komu ja będę tłumaczył? Wiem jak jest. Na 40 punktów mają te moje wejścia z tej strefy, zabezpieczam je na break even, bo to nie ma co, jak to mówią, mnie rzeźbić. A w razie gdyby tak sobie miał twarz po tudzy dzisiaj, to lepiej się zabezpieczać. No, specyficzny dzień dzisiaj jest, no. Bardzo specyficzny. Wiesz co?
Wiesz co, Maciek, trzeba uważać teraz na krosie M5, jak oni tam podejdą i go będą testować, bo tam mamy też 89 H1 w bliskiej okolicy. Ja myślę, że stamtąd mogą próbować zawrócić. Chociaż chciałbym się mylić, naprawdę. Ja to mam ten wykresik odpalony już nawet z boku cały czas, także obserwacja jest pełną parą jak najbardziej. Te poziomy są takie też decyzyjne, nie? Więc zobaczymy, czy tutaj czasem nie będzie reakcją ten poziom. No na razie jest ruch do góry, tak, no dosyć łatwo to wszystko idzie do góry. Jakichś super ogromnych wolumenów nie ma. No jest pięknie. It's pięknie, it's beautiful. No 55 punktów już odjechaliśmy, więc ja się czuję bezpieczny. Oni to pewnie tą świecę zgaszą, tylko pytanie, czy najpewniej pójdą na górę Tokio. Ja uważam, że te poziomy poniżej pivota jeszcze mogą być testowane. Niekoniecznie dzisiaj, ale w sumie mogą to zrobić w poniedziałek, więc nie będę mieszał w głowach. Po prostu no, ja na razie mam long i zastanawiam się, gdzie z niego uciec. Z tych Tak, górnych tak. być może... Z tych górnych będę uciekał, wiesz, tutaj na tej M5. No ja też się zabrałem z tym wszystkim, także u mnie jest też odjazd na 40 punktów. Nie jest aż tak duży jak w swoim przypadku, ale jakiś tam jest. Więc jednego stopa oczywiście otrzymałem, ale tutaj już pozycja zarabia 3 razy stop loss, także jest git. No i pomimo tego, że taśma tak wygląda jak wygląda, czyli większe zlecenia niż 5, wszystkie wchodzą po 9.23 do teraz, wchodzimy na short, no to jednak widać akcje, ceny do góry. I tutaj zobaczcie, taśma że wygląda jak rośniemy nawet na przyzwoitą. takiej delcie mocno neutralnej, bo ona nie jest jakaś super wysoka, po prostu mamy akcje z dwóch stron. Teraz się pojawiło 870, jakichś więcej trochę kontraktów. 770 jest tu. Tu się większy volume trafił właśnie. To jest tam 15, którą testowaliśmy, ale już pewnie ona się przesunęła, ta zielona linia. Zaraz zobaczymy, gdzie jest ten 15. A, był test jej. No to właśnie o to chodzi, ta zielona linia. To przetestowaliśmy ten punkcik. Dobra, u mnie zewakuowane zostały te pozycje z góry, zostają tylko te wczorajsze. Jest 58 punktów średnio na pozycję. Oczywiście trzymałbym je, bo uważam, że fajnie zostały złapane. I ta strefa, ten prostokąt, który narysowałem, fajnie się sprawdził, bo niewielkie odchylenie było od niego, ale... Mamy piątek i chcę ten tydzień zakończyć naprawdę w pozytywnym nastroju, bo łatwo można Dobra, to ja zwalić. też zamykam, sorry, że ci przerwę, ale zobacz, bo weszliśmy w strefę tą w M15, z kolei teraz przetestowaliśmy ją od dołu i przetestowaliśmy ją na dosyć dużym wolumenie. Doszliśmy tutaj na wolumenie 460 kontraktów na range barach 12,5 punkta. I podejście przy takim wolumenie do szczytu i zamknięcie tego bara niżej powoduje, że ja chcę zamknąć tą pozycję. Jeżeli ten bar by był wzrostowy, to jeszcze spoko, ale jeżeli dobijamy do takiego punktu i tu spadamy na dużym wolumenie, to jednak jest ewakuacja. Ja też nie chcę zwalić sobie czasem wyniku, który wygenerowałem z tego tygodnia. Także mówię, lód się chłodzi. Nie chciałbym tutaj zapijać smutków. Nie, to co mówiłem na początku, że te pozycje jakby wstępnie one miały inne zadanie, ale dobra, dołożyliśmy w tej strefie, była fajna ku temu okazja, no i naprawdę chciałbym je przetrzymać na górę Tokio, ale w momencie, kiedy oni wrócą i zejdą poniżej tej strefy nawet te 10 punktów, to ja jestem w tarapatach, ponieważ wręcz z fantastycznej sytuacji moja sytuacja robi się patowa.
więc wolałem te 58 punktów z czterech pozycji wziąć i zostawić te, które są. Być może jeszcze raz uda się to rozegrać, jeżeli zajdą w tą strefę, ponownie ją testować. Ale tak jak właśnie mówimy, jest piątek, jest okres wakacyjny, w sumie i tych wygasanie końcówka. Opcji jeszcze, i wygasanie tak. Opcji. To akurat jest powód, dla którego też mógłbym trzymać te pozycje. Zobaczymy. No przynajmniej dziś na live coś się działo. No w momencie wyjścia już tam poniżej tej strefy robiło się gorąco, to przyznajmy, bo tak. No tak było, nie ukrywam. Bo mnie tam raz wybili, tak no było. Ja bo oczekiwałem, że oni nie zejdą jeszcze raz na ten dołek, a oni zrobili tam takie podwójne zejście na to 810. Teraz ta M5 prawdopodobnie przebiega w okolicy Wipoka. A nie, Wipok nam się udało zrobił. Co tutaj się dzieje? Czekaj, Wipok? Nie, to w ogóle wiesz co, nie wiem, coś muszę poustalać, bo dodałem sobie na wykres i na każdym interwale mam innego Wipoka. Nie no, Wipok jest cały czas 873. U mnie nawet na karnecie widać, no to... jest, gdzie jest ten Wipok dzisiaj. No to, ale to jest, tak, wiesz, to jest... No, tam niedużo tych kontraktów, one na samym początku no, się rozegrały. Tak, ale to mniej więcej to samo jest z 89 na M5 po krosie, do której zwróciłem uwagę, że dojdziemy. I pytanie wręcz, czy nie spróbować tam się odwrócić z 10-punktowym stopem, ale wiesz, czego chcę uniknąć? Że od 3 tygodni rozgrywam longi. No ja wiem, i w piątek, się odwrócisz, a to zrobić 300 punktów wrócę do góry. Właśnie, tego chcę uniknąć. To jest najgorsze, co mogło być. Wiesz, z psychologicznego punktu widzenia. No to miał taki mindfuck wtedy, że... Dobra, piątka, M5 musi wrócić sobie na wykres u mnie. I tak, M5 jest teraz na 776. To zaraz ją wrzucimy tu na 76. Tą linię. Ciach. Dobra. Ta zielona linia to jest ta średnia. Zobaczymy, co będzie się działo po dotarciu do niej. Ja dam ją. Znaczy nie zamykając tam tych longów, które mam, jedną pchełkę taką przekonanie z 10-punktowym stopem sobie puszczę. Być może jakaś korekcina pójdzie, to się coś z tego uskubię. Ale to wiesz, jest z czego szaleć. Także luźno. Jakiejś absorpcji tutaj ogromnej nie widać. No już na tym barze minus 35 delta się robi. Dobra, Maćku, ja z tych dolnych też ewakuacje robię w tym momencie. Dobra, ja tego też shorta sobie wziąłem, też o przekonanie w sumie. Ale malutki stop, 11 punktów. Imbalans, zobacz, 20 kontraktów sprzedanych, 875. Na M5, którą teraz testujemy. Czyli mamy po krosie test. Minus 62 delta już na tym barze.
Dobra, plus 58 i ten setup z dołu, który miał jednak grać dalej, jest wyleciał na plus 100 punktów. Na 15 można to zobaczyć. Nice. Plus 100, sam AE poniżej 30. Pokaż jeszcze raz, bo teraz pokazałem z tych screena twojego. No, nieźle. Nieźle, Semp. Dobra, No i patrzymy zacząć dalej. teraz Coś może. zmieniłem. Teraz taki zasięg znów, tak, test okolic poniżej pivota. To by był dla mnie taki atrakcyjny. To będziemy mieć RR z tego 1 do 5 przy 10-punktowym stop lossie. Myślę, że taki jeszcze bonus na koniec dzisiejszej sesji, że tak powiem, byłby. Choć nie ukrywam, że jeżeli Ameryka się uruchomi, to szkoda mi będzie końcówki nie rozgrywać, ale też w piątek do 22 siedzieć, no za stary już chyba jestem na takie atrakcje. Ja już atrakcje to dzisiaj mam umówione, także plan dnia jest dopięty na guzik. Ostatni guzik. Okej. Trzeba tu zwijać zabawki. Niecałe życie. Nie chodzi o to, żeby całe życie spędzać nad wykresami. No wczoraj Jak to siedziałem nie? do pierwszej w nocy nad tym, żeby to wszystko sobie poustawiać znowu, ten footprint cały. Bo jednak głupia rzecz, taka wiesz, kolorowanie i tak dalej, i ustawianie tego na daksie. No schodzi, to prawda. To jest czasochłonne, bardzo czasochłonne. Bo najpierw musisz wykminić, co chcesz, później potestować, optymalizować i dopiero gitara gra. Widzę, że ten zawsze jedna osoba, która nas bardzo nie lubi, ale codziennie przychodzi, codziennie to łapkę w dół da. Ale przychodzi, ale chce oglądać. Chce oglądać. Któż to może być? Sobie zaznaczymy pivota 8-3. Trzydzieści cztery i siedem, czyli to będzie tu. Cudowny lek na wszystkie problemy. To jest, mamy receptę dla kogoś, kto te łapki w dół daje. Wiesz, Maciek, przynajmniej ja, ty zresztą też uważam, że bo coraz częściej można poczytać o konfliktach między wyższością handlu swing nad handlem intraday, nie? No ja uważam, że my handlujemy intraday, ale my handlujemy swingi na tym intra, nie? Tak naprawdę, no bo wiesz, ruch 100 no, punktów teraz to jest jest inny swing. Okres, teraz są wakacje, więc inaczej się też do tego handlu podchodzi. No umówmy się, no nie ma jakichś super wielkich ruchów na 500, 600, 3000 punktów, żeby ogromny trend zgarnąć, tak? No handlujemy cały czas w konsoli i no, nie da rady więcej pohandlować niż te 100, 200, 300 punktów, no.
Zresztą, no ja tak jak mówiłem, no więcej niż tam, no teraz mi się ostatnio trafiła pozycja, nie wiem, tam chyba 130 punktów, ale więcej, no nie da rady z moim podejściem więcej zarobić, no. Znaczy więcej zarobić typu jakiś większy ruch, tak? I żebym potrzymał pozycję więcej niż 2 dni. No ale też Też. dużego swinga byś tutaj nie rozegrał, nie? Bo zobacz, no my praktycznie bierzemy większość tego, co się dzieje. Zobacz, nawet na moim ekranie jest środa. Próba shorta, nie poszło, dobra, long, wzięty prawie cały ruch. Kolejny, cały, ten, cały, ten, cały. No to można to, wiesz, lepiej brać? No pewnie można, ale to na historii. To bym kupił, tam bym sprzedał tylko i wyłącznie. Przecież były streamy na początku czerwca jeszcze, jak nawet ja trzymałem pozycję chyba 800 punktów. No, były. To był wtedy z Bollingerka sygnał ten fantastyczny, złapany. Gdzieś tutaj to było, nawet gdzieś kiedyś. Nie, tego akurat nie mam. Ale 500 złapane były, nie? W megafonie wtedy. No i mi się na przykład ten short już przestaje podobać tutaj. To jest No, mi to, też się że przestaje podobać. widzisz, to... Tutaj na przykład rozmawialiśmy o range barach, tylko że ja mam w głowie te range bary klasyczne, nawet na traderze generowanym. To zobacz, ten range bar nie uwzględnia czasu, prawda? Tylko zmienność ceny. A dla mnie bardzo ważny jest czas, żeby w tej pozycji być jak najkrócej. Jeżeli oni teraz mnie tutaj zrobią w bambuko, no to okej, okay, a jeżeli będą tutaj kisić się i konsolidować pod tą 89, nie tak ma wyglądać ten setup. To ma być test i odjazd. Nie robią tego, to znaczy, że trzeba się ewakuować. I tak właśnie będę za chwilę robił, będę uciekał z tej pozycji. Choćby mieli oni za chwilę, nie wiem, spaść 100 punktów, mnie to nie interesuje. Ryzyko wzrasta z każdą chwilą przebywania w tym setupie. Jedyne, co może uratować. Jedynym, co mogłoby uratować teraz ten setup u mnie, to jest wyjście poniżej 33 na M1 szybkie, żeby obronić tego crossa na M1. Wtedy owszem, jeszcze dam im jakąś szansę. No tu powyżej tej zielonej linii mamy dyszkę, tutaj trafiła się. No to mówię, to nie są jakieś ogromne w ogóle dzisiaj wolumen, chyba taki niezbyt mrawy. Po godzinie 9. No tu na tym spadku był ogromny, 2,5 tysiąca. Później 1100, 1300 na tym barze wzrastającym. Skąd pomysł na range bary? Więc co? Bo tak jak patrzyłem na przykład na S&P, jak sobie ustawiłem range bar pinsticków chyba, no dużo lepiej było widoczne wszystko, co tam się dzieje, niż na wykresach czasowych. I to nie było tak, że wie, że o, przeczytałem jakieś opracowanie i o, mówię, dobra, to jak to, ktoś to wykminił, to ja sobie to wrzucę, nie, na wykresy. To bardziej jest rozkmina swoja. I też range bar, typu wiesz, zakres range bara też jest wzięty po prostu backtestami. I to takimi backtestami bardzo podstawowymi, typu wiesz, przejechanie sobie 3 dni wstecz i patrzenie sobie, jaki range bar by był najbardziej odpowiedni.
teraz mnie interesuje bardzo te ostatnie minuty tej godzinówki, wiesz? No i tu jest kupno spore. 28. Ja zamknę pół pozycji, już wylatuje o mnie. Ale z shorta masz na myśli, tak? Tak, bo tego shorta miałem cały czas. Dobra, i teraz drugie pół wyleciało i mnie już tu nie ma. No jeszcze nie ma, 29 kontraktów było kupione przy tej M5 na VPOK-u jeszcze dzisiejszym, także myślę, że oni już tutaj podjadą dalej do góry. Dalej jest kupowane, 20 kontraktów zostało kupione. No i dalej jedziemy. Więc bonusa BGC nie ma, niestety. Chociaż no, w maksymalnym punkcie było ponad to, ile było ryzyka, bo tutaj z tego setupu naprawdę ryzyko było bardzo małe. No ciekawi mnie. Wiesz co, ciekawi mnie, czy taka H1 w ten sposób zamknięta jest w interesie byka. Znaczy, czy jest w interesie pewnych grup byczków, żeby tak odsłonić karty. Ja bym to zrzucił, naprawdę. Ja bym to zrzucił poniżej pivota. Żeby taki mindfuck zrobić totalny. Bo podejrzewam, że shorty tam już z gąską się witały. Plus 77 punktów, ale oczywiście chcieli dzisiaj zarobić 300. Tutaj powylatywali na break even i teraz jeszcze raz zejście i taki mindfuck zrobienie. Dopiero po takim drugim teście próba wyjazdu spod pivota. Mamy dużo, dużo czasu dzisiaj, także mogą to bardzo fajnie rozgrywać. No ja się na przykład tym pasjonuję, jak oni to rozgrają, dlatego tak się tym jaram. Bo o ile nieraz jest sesja taka, że nie wiem, 15 minut na niej siedzę i mówię, trzeba stąd iść. O tyle dzisiaj jest ciekawa. Za 42 kontrakty stoi po 880. I trochę taki właśnie szczekający piesek to jest, nie? Że o dobra, tu jest dużo zlecenie. Każdy widzi to zlecenie i mówi, aha, okej. Okay. Czyli jednak ktoś tam chce sprzedawać, to ja sprzedam szybciej. No ale równie dobrze może być tak, że to jest ktoś, kto chce kupować, bo wystawia takie zlecenie, o dobra, realizacja, widziałeś? 38 się tutaj zrealizowało po poziomie 880, czyli jednak to nie był taki malutki piesek chihuahua, który szczeka, tylko naprawdę to było zlecenie, które pitbull chciało wejść. No i zobacz, no, ktoś to musiał kupić, ktoś to musiał sprzedać, nie? I teraz pytanie, kto ma jaki interes w takim zleceniu i kto będzie dalej to ciągnął? Tak jak... Ale dalej, kolejne sufity są przebijane i tutaj na 12, 14, 10 to nie są zera, nie, po drugiej stronie. Czyli tutaj też jest płynność odnawiana w karnecie, bo widzimy 17, 13
Więc to wygląda na to, że chcą iść do góry i chcą iść na to pierwsze na tego VIP-oka wczoraj 918 i dalej, nie? Dziewięćset osiemnaście mówisz? Czy tak, wyzbyłem się tych longów moich, więc teraz to już mi jest obojętne, co oni zrobią. I teraz szukam sobie setup jakiegoś ciekawego. Teoretycznie powinienem zakończyć, ale może jeszcze godzinkę. Tylko, że no, godzinkę tego nie zrobią. Ale to Tak jest. zaraz masz dane z Unii Europejskiej o 10 jeszcze, nie? Więc jeszcze te dane będą. No ja uważam, że góra Tokio i mogą zajść z powrotem to na doki. I wiesz, tego bym się obawiał. Gdybym miał longi, to właśnie tego się obawiałem, No że to wiesz podejdzie. co? Popatrz sobie na profil, nie? Jak wygląda dzisiaj. No Jak właśnie, mamy właśnie zerkałem do przed dołu chwilą. nogę, no to teraz do góry noga, tak? I to value area, żeby się stworzyło takie, wiesz. Poza tym obszarem 30, no poza obszarem tym, gdzie jest największy volume, nie? Czyli odjechanie w drugą stronę i na przykład, nie wiem, dojechanie w okolice te, o tutaj na przykład 968 czy coś takiego, nie? I tu kontra. Słuchaj, słuchaj. Ja bym widział to w ten sposób, że między innymi wchodzimy sobie powyżej Tokio, odklepujemy okolice 12930 i schodzimy poniżej pivota i tam zbieramy i na koniec piątku wyciągamy. Czyli na DAX-ie bez euforii, DAX sobie wyjdzie górą powyżej Tokio. Zajdzie poniżej Tokio i poniżej pivota i potem będzie sobie powoli to odrabiał, kończąc mniej więcej w punkcie dzisiejszego otwarcia. A taki bierna postawa względem amerykańskich indeksów. Podczas gdy S&P na przykład będzie sobie śrubował szczyt. Ale to wiesz, to też. Moje scenariusze. Szkoda, że ja tym nie mogę sterować. Trzeba takie To przyciski, byśmy wiesz. sobie pograli. Buy, sell, buy, sell. I przycisk. Taka, nie, taka wajcha, nie? Jak w samolotach. Do przodu, do tyłu, nie? I do góry wykres i do dołu wykres. O, i to by była Widzisz, najlepsza maszynka. tutaj tyle pieniążków leży, tutaj tyle pieniążków leży i tak. To idę po te, potem po te. Taki wiesz, spacer po. Dzwonią do mnie. He Ta, sold. z Goldman Sachs dzwonią. Pump it. No, to kupili? Kupili. Aha, no to do dołu. Dump it. No i wchodzi London. London. Teraz zobaczymy, czy nie, czasem nie odbiją od tego właśnie punktu, gdzie jesteśmy. Nie mam nic przeciwko. Także skorygujemy scenariusz, jeszcze raz podbierzemy longi na dole. O, imbalans znowu wzrostowy. Zobacz, 20 kontraktów No. wyokupione. I cross na M1. Wzrostowy. Się grubasy nauczyły grać crossy. Ten imbalans się stworzył na tym samym poziomie praktycznie co poprzedni. 880, a ten 878. Dwa punkty różnicy.
Myślę, że od września zaczniemy rozgrywać też dwie pary walutowe, przynajmniej ja. Tak bardziej aktywnie. Na oddzielnym portfeliku, tylko nie wiem, czy to ogarnę, ale jakoś tam się monitor dorzucił, żeby tylko te dwie pary tam chodziły. Na pewno będzie Nowozelandczyk do dolara. Bo jest fantastycznym instrumentem. Nową stawkę sobie. Co ty tam rysujesz? Standardowo jakieś swoje, wiesz, arty dzieła. Tam leżą pieniążki. Przy okazji maść. Ciekawe, jak nasz sławny wakacyjny cross M1-kowy sobie poradzi tutaj. M1, powiadasz? Zaraz zobaczymy. Jest. Jest. A, no rzeczywiście. Rzeczywiście. Już tutaj dajemy go. Dobrze, dobrze. Niech idzie do góry, bo przecież mam kupione to. Na razie MAE niecałe 2 punkty. A odbicie 13 już, także raj dla skalperów. Myślałem, że Londyn zrobi nam promocję jak w Biedronce, że kupujesz 3 pozycje, 3 dostajesz gratis. Tam 4. No ostatnio była promka na browary. Kup 12, a 12 dostaniesz kolejnych za darmo, obojętnie jakich. No, to się opłacało. To już drugi raz albo trzeci. To jest
Przy takim setupiku, gdzie masz tą MAE2 i z tej M1 jak bierzesz, to powtarzam, oddajesz się 10 punktów, jak teraz już jest 15, zabezpieczasz na break even, jest risk free. No ta M1 spoko. Ale to niedługo się będzie kończyć, bo ona tylko tak w sierpniu działa. Zaraz będą, wiesz, się zbliżać jakieś tam wybory, nie wybory, jesień. Myślę, że ciekawa jesień, złota jesień to nie będzie na pewno. Chociaż jak 2020 rok zasłynął tym, że jest nienormalny, to myślę, że jesień też nie będzie. Myślę, że jeszcze dużo nas zaskoczy. Pomimo tego, że każdy oczekuje, że będzie powalony okres, to i tak każdego zaskoczy. Powiedz mi, skąd ty masz tego longa? Jak Ja będę sobie schodził, żebym się nie popatrzę. wybił tam go, nie za bardzo. 4 punkty wyżej od minimum. Czyli jak tutaj jest minimum, to mam po 71, czyli mam tu. Czekaj, muszę sobie ten ekran odpalić. 71. A, czyli tutaj Bryzem jest. Bryzem? Aha. Dobra, to świeżo brałeś. Ja myślałem, że zostawiłeś tam jakiegoś, wyhodowałeś wcześniej. Nie, to jest long z tej strefki wzięty teraz. Okej. Okay. Czego ciekawego? Tu sąsiada, tak pies szczeka, czy ty masz psa? Nie, no ja psa nie mam, to gdzieś tam szczeka. Koło domu gdzieś tam, bo wiesz co, mam blok taki, gdzie koło domów jest, gdzieś tam na podwórku szczeka komuś. A przeszkadza, to zamknę okno po prostu. Nie. Z ciekawości pytam. Niech sobie szczeka. 20 kontraktów kupione, 882 imbalance, 400 volume. Więc znaczny. No i tu ten imbalans się trafił w tym samym praktycznie punkcie znowu. To jest ręcz 4 punkty. No i pytanie. Kto ma jaki interes? To jest subwoofer jakiś. No, z kabaretu on jest, no. Aha. Myślałem, że prawdziwy.
Właśnie gościu w kabarecie jest no, bardzo, bardzo, bardzo podobny do niego. No i znowu się mierzymy za jedynką. No teraz coś się nie liczy. No to już jest dla mnie, gdybym ten setup brał, to już jest break even. Oczywiście wiesz, dopóki nie ma kasy z powrotem, to. To okej, okay, ale jeśli o mnie chodzi, podejście do tego typu zagrań jest jednoznaczne. Jeśli chodzi o M1, wejście 100 plus 10 po odejściu na 10 punktów od wejścia. Zabezpieczam na break even, no i już mnie nie ma, drugi raz nie biorę. To chyba w środę była taka sesja, że dwa razy praktycznie wpadłem jeden w punkt. Najpierw w górę, a potem cross w dół i całe ruchy praktycznie można było wziąć. No i wtedy taka zasada by się sprawdziła i by dała tam po 150 punktów wejściami 10-punktowymi. No w tym przypadku bym miał już break even, czyli 0. No to spoko i tak. No telegramie napisałem target, jaki jest prawdopodobnie. Oznaczonym maścią. I tam będą chcieli przetestować te poziomy. Z czego on wynika? Spekulacyjnie, poniżej pivota zejście. Być może jeszcze raz test H4 w punkt. Czekaj, gdzieś mi się to nie zgadza. No dobrze jest. Zatem mamy cały czas konsolę. To trzeba próbować rozgrywać konsolę. No. Jedynie we wtorek fajnie. No, fantastyczny poszedł ten ruch, po czym znaczy uprzedzili też ten ruch równie głębokim zejściem co dzisiaj. Poniżej Tokio, no ale cały ruch musieli odbyć. Na jaki interwał nie spojrzeć, czy to jest D1, czy to jest H4, to jest środowisko konsolidacyjne. W mojej ocenie konsolidacja nie oznacza tego, że oni muszą chodzić od bandy do bandy w jakimś kanale, czy to między dwiema liniami horyzontalnymi. Tylko oznacza to, że sesje intraday wyglądają tak, jak wyglądają. Znowu mamy taki spoofing z jednej, z drugiej strony. No, nawzajem się testują, bo przed chwilą widzieliśmy te same zlecenia praktycznie o tych samych wartościach tu na dole, przy VWAP. A teraz podeszliśmy do góry i teraz one są z tej strony. Na stoksie też jest 1200 kontraktów na VWAP-ie, znaczy na VPOK-u ustawione. O, Jareczek, cześć chłopaki, no cześć. No i wszystko uciekło. Tu 800 kontraktów na stoksie zostało wybrane. Te 1000, które tu były, uciekło całkowicie. Te 33 teraz jest na 898. 98 tu. No i tamto nie chce uciec z kolei.
teraz, żebyśmy cały dzień nie konsolidowali na 20 punktów, bo to nie chciałbym Jest tak to dnia, możliwe. nie chciałbym tak dnia spędzić. Teraz to 30, które było tu, czekaj, to było na 9,8, jest tu, na 7,9. Się bawią wręcz. Myślę, że do 11 to się zakończy. Powinni się określić. Chociaż nie wykluczono, kiedy w tym tygodniu mieliśmy tą sesję, co w ogóle tutaj się nic nie działo, ale to jakoś na początku. I szybko zabrane. Kontrakciki. Już odnowione 77. Zabrane. No i zabawa w kotka myszkę. Skumulowana delta na minusie. No bo jak tam rośli, to na bardzo małej delcie, praktycznie wiesz, tam nie było żadnej agresji. No nie pamiętam, kiedy widziałem, mówiłem o tej porze. Jeszcze raz, Jaka tam jest, akumulacja tu? Między 69 a 72. Zobaczmy, co tam powchodzi, o ile powchodzi. No wydaje się, że trochę zabetonowane te poziomy są. Ale ten beton, wiesz, może być całkowicie... Tak, zobaczymy. ...wyciągnięty. Próbują tam wylać żel betonowy nad proże. Tak, tylko żeby właśnie żel betonowych bucików Daxowi nie zrobili. A powiedz mi, jeśli zeszliby na drugi raz w okolice dołków, jak to dla ciebie będzie wyglądało? Czekaj chwilkę, zaraz. Bo to się nic nie zrealizowało teraz, jak spadliśmy tutaj. Dobra, dzisiaj na dołek dzisiejszy low na tam 12. Znaczy, no nie, o czym mówię, czyli że powrót do poniżej pivota i załóżmy konsolidacja w okolicach między pivotem a dzisiejszym dołkiem. To jak to byś ty to odbierał, tak? Między dołkiem a dzisiejszym pivotem. No to co bym jeszcze raz bym podebrał to long. Właśnie o to mi chodziło, czy wiesz, czy to raczej cię wystraszy i myślisz, że nie. Skoro tam wrócili, to jest źle, czy... Nie. Tutaj cały czas ja myślę, że można liczyć właśnie na odbicia w tych rejonach. Czyli to, co mamy na profilu wczorajszym. Czyli jeżeli szybko zajdą, to odbicie typu V i do góry, nie? W tych rejonach to jest odbicie typu V do góry.
Gdzie konkretnie te longi? Konkretnie to ci powiem, jak tam zejdziemy. Bo to nie jest tak, że o, teraz już powiem ci, że na pewno na poziomie 12200, 12800, 26,5 to tam będę wchodził. Nie wiem jak tobie, ale na razie to mi się przyjemnie siedzi na streamie, także nie muszę na razie kończyć. Dopóki mam tą pozycję, to chciałbym z niej wyjść jakoś. Jest ok. Może coś się zadzieje do 11. No ale 11 to punkt na pewno taki, że skończymy. Na pewno, co? No na stoksie tak murowanie trochę podłogi widać. No już nie. I tu sprzedaż 23 kontrakty. Tak średnio. Nie mam na stoksie futa ustawionego. Dlatego, żeby łatwiej było monitorować, co się dzieje, dlatego mam te resenty tu po środku. Ja za sekundkę wracam. Za 3 minutki albo 2.
Dobra, szybkie wyjaśnienie tematu było i już wracamy. Wyjaśnij. Znowu ktoś dołek sprzedaje, 23. No do dupy to wygląda. Dobra, ja z połowy wyszedłem na minus 6. Wiesz jaka jest jakby interpretacja tego screena, który wstawiłem, tego wykresu? Na Telegram? No da, no to dawaj. No, to wiesz, trzeba by zinterpretować w taki sposób, że masz jakby poziom oznaczony i dwie opcje. Albo weźmiesz jedną, albo drugą. Tam jest plik gotówki. Albo maść. Wybór należy do ciebie. Myślę, że teraz jeszcze tak luźno do końca wakacji. No i tak jeszcze wakacje sobie przedłużymy właściwie do Sobień, można powiedzieć. A po Sobieniach wjeżdżamy z wysokiego C. A co mamy na myśli? To już dowiemy się we wrześniu. Dowiemy się w następnym odcinku. Znaczy no nie, we wrześniu, to po Sobieniach. Na Sobieniach powiem. No, między innymi zdradzam, że wchodzi do codziennego handlu Nowozelandczyk. Już jest faktycznie na Nowozelandczyku testy są zakończone. Testowana jest również ropa UTI, która będzie też rozgrywana, tylko że mniejszym wolumenem z uwagi na te ostatnie zamieszania, jakie miały miejsce. Można zakładać, że one się nie powtórzą, jednak nie chciałbym na marne na niej pracować. Takie gdyby powtórzyło się tego typu zamieszanie. No i coś jeszcze. A złotko? Będzie wchodzić. Złotko nie. Złota nie będzie wchodzić. Złota nie będę handlował, ani srebra. Być może też kawa wejdzie, ale kawa to raczej temat swingowy. Oczywiście kawa nie jest moim zdaniem instrumentem do rozgrywania intraday, chociażby biorąc pod uwagę koszty transakcyjne. Wejdą na pewno obok Nowozelandczyka wejdzie druga para, tylko jeszcze nie podjąłem decyzji, która. I tutaj są trzy typy. Para z funtem, ale ona na razie jakby na ostatnim miejscu jest, a prowadzą w tej klasyfikacji dolar do Kanadyjczyka oraz Australijczyk do dolara. To pozycja, żeby tylko było jasne, już mi się zamknęła na stopie. Australijczyk jest jakby troszkę wolny, żeby to rozgrywać intra, ale za to bardzo fajny. No właściwie z tego, co na Telegramie wrzuciłem, to już jest 47 punktów. Można było wziąć od mida z Tokio i jedziemy poniżej pivota. Jak ktoś nie jest na Telegramie, no to przykro mi, na YouTubie nie mam możliwości tego wrzucić.
Zobaczmy jakieś inne range bary. Teraz jest 12,5, czyli 25. Zobaczmy sobie jakiś inny. 7,5. Na 7,5 to my dużo nie zobaczymy. Dobra, jest cross, odwrócił się na jam jedynce. Być może spróbuję dograć tą strefę. Jeżeli dadzą, to jest cross. Tą strefę z maścią. I cashem. Cash. Sztanga i cash. No bo ogólnie mocne przekonanie co do tej maści mam. A żebym nie musiał tam sobie brać maści, że nie wziąłem tego setupu, no to musi się pojawić ten setup, nie? A ja tak z powietrza nie łapę, bo widzi mi się, że dojdą do tamtego poziomu spekulacyjnie na podstawie doświadczeń i ja sobie zagram na przykład tutaj, shorta, ale podejdą 50 punktów wyżej, to jeszcze dołożę, podejdą jeszcze 50 punktów wyżej, to jeszcze dołożę i podejdą jeszcze 100 punktów wyżej, jeszcze dołożę i będę czekał, aż oni w tą strefę zajdą, a oni zajdą za tydzień po uprzednim rajdzie 500 punktów do góry i z wykonaniu spustoszenia w moim rachunku. No to nie tak, ja czekam sobie na jakikolwiek setup i taki setup właśnie mam ze mną jeden, w którym wiem, w jaki sposób się zabezpieczyć. Zastosuję sobie stop 10-punktowy i tyle. No. Ryzyko żadne w porównaniu z dzisiejszym wynikiem, a być może uda się jeszcze fajnie go podkręcić. Niczym kartę graficzną. Pivocik coraz bliżej, coraz bliżej. No i ciekawe, czy dostanę ten setup. Bo czas antenowy nam się kończy. A musisz wpływu na to nie mamy żeton. Żadnego. Wrzuć żeton, to będzie, wiesz. Jak w szpitalu, nie? Telewizor. Masz, wrzuć dwójkę. Ja to nie muszę, to widzowie muszą wrzucić, bo ja to mogę poza czasem antenowym to rozegrać. Trzeba donate uruchomić, nie? I tak jakby na pato streamach. Ktoś rzuci piątkę i będzie jakaś muzyczka leciała, patologiczna. I będzie sampling, daj cytapa! Sobie to wyobrażam. Jak chcecie setupa, to rzućcie piątkę, nie? I ktoś rzuca piątkę i... Tak, ale setup. To wiesz, pozycja... My setup na trzy koła, a tu, nie wiem, Maciej wpłacił 2 złote. Nie, bez sensu.
Biorą na przetrzymanie. Mogliby urwać do tego piwota, chociaż moje No to czerwone jesteśmy jest na tarni. poniżej value area teraz. I to taki no spory volume. Znaczy spory, no większy niż ostatnie te wolumeny. No tutaj wcale wolumenu nie widzę. No bo ty masz normalne wykresy minutowe. A mi się kumuluje ten wolumen na tym barze, na tym range'u. No okej. Okay. To nie zmienia faktu moim zdaniem, że w tej chwili tutaj się by sobie poszli po prostu. Poszli na lunch. Wolumen nawet na minutówkach wartości, nie wiem, 15-20 to jest masakra. Katastrofa. Ale może dzięki temu dostanę setup na koniec. Wisienkę na torcie. Nawet to zaczekującego załatwię. Żebym się nie zagapił, bo chodzę na przeglądarkach. Nie no, ja ja patrzę. czekując Ja patrzę, także jakby coś się stało, to od razu mówię. Może być za późno. Dobra, oczekujące sieci. Stop loss 10, zobaczymy czy. Take profit damy, tak jak wspominaliśmy wcześniej, z 50. Czyli M1 cross od dołu teraz, tak? Po crossie od zagrania M1. Nie będę pazerny, take profit damy 40. Mamy poziom 68. Tak średnio chcę. Czuję, że pójdą tam rzutem na taśmę bez naszego setupu. Może jednak. Poproszę. No do zielonej, do zielonej. Zapraszam.
Co za flauta. No jeszcze chyba jednego punkta. Nie no, przetestowali. Dobra, u mnie siedzi. U mnie siedzi. Tu przekłamane jest, o tak. Osiemset 853 jest to value arealo. 853. Czyli już przetestowali. Czyli teoretycznie mogą iść. Teoretycznie mogą iść, mogą chcieć iść z tego value arealo na lipo oka, czyli na 875, ale no nic, setup to setup. Dopiero z 875. Faktycznie tam, gdzie mamy stopę, ja mam troszkę wyżej, bo półtora punktu wyżej. Mogą dać ten setup nam, ale nic, pozycja siedzi, nie ma co. Standardowo może nam się uda to na żywo rozegrać. Standardowo odejście na plus 10 punktów od wejścia skutkuje zabezpieczeniem na 0 i tyle. I zwrot z ubezpieczenia uzyskany. Niech się dzieje, co się ma dziać. No tu na fucie jedyne co było widać to, że w maksymalnym punkcie delta na tym barze była 39, jest teraz 17. Czyli może na samym szczycie tutaj nie było reakcji jakiejś, ale dopiero później po dojechaniu ktoś zaczął sprzedawać. Czyli ktoś musi słuchać nasze streamy. Czy to oczywiste? Namierzymy miejsce, w którym będziemy przestawiać się na break even. To będzie gdzieś tutaj. Dobra, myślę, że już w tej chwili można zmniejszyć stopa przynajmniej do tego mikroszczytu, czyli na tą chwilę stop loss można ustawić minus 2 punkty od wejścia, a za chwilę będziemy mogli go już z czystym sumieniem sobie przestawić na break even. Tak, jest od wejścia cena podążyła ponad 10 punktów w naszym kierunku, dlatego stop loss wędruje na break even. I mamy risk free trade. No i teraz wiesz. Akurat jeśli chodzi o te setupy na M1, to mnie to wygląda tak, że no już w ogóle ten setup dla mnie nie istnieje. To czy on teraz zamknie się na break even, czy pójdzie na te 40 punktów, jest totalnie bez znaczenia. Dla mnie najważniejsze jest, że ryzyko zostało zdjęte. No i teraz przydałyby się betonowe buciki. Słuchaj, do tamtego miejsca, gdzie leży plik gotówki i maść, no to mamy jakieś 30 punktów, więc jedna dobra świeca, gdyby chcieli nam to dać.
tutaj uważam, że jeśli chodzi o to wejście i ten stop loss, to można być elastycznym, czyli można by ten stop loss oczywiście utrzymać w początkowej wartości minus 10 punktów. Pytanie, jakim kto gra wolumenem i co dla niego jest te 10 punktów. Bo jeżeli ktoś sobie skubie i dopiero się uczy, to myślę, że ten stop loss powinien zostać na te minus 10 punktów i ewentualnie go dostać. W moim przypadku już to weszło w krew, że po plus 10 punktach przechodzi na break even, ale tylko na setupach z M1. Pamiętajmy, że na M15 dopiero po 30 punktach w moim kierunku jest ten break even ustalany. Tak, masz 8 minut. Bo czas transmisji się kończy. Niestety. Niestety, niestety. Jakie masz oczekujące? No ja stawiałem na ekranie to, jak oczekujące znaczy nie, ustawiałem. No wszystko było pokazane, dlatego tam nie poruszałem tego wątku, bo przecież jak ktoś ogląda, to wszystko widzi, to nie trzeba tłumaczyć 5000 razy. Myślałem, że nie pokazywałeś dlatego. Nie, tu operator dobrze pracuje. Okidoki. Od 4 miesięcy codziennie się dzielę, także nie wiem, czym byś też miał się podzielił. Pieniędzmi, czy? Masz przykrywać straty osób, które nas oglądają. bo ktoś oglądał i stracił. Znając życie, zakończymy streama o 11, a o 11.03 pójdzie albo break even, albo OTP. Czyli ja uważam, że ten poziom take profit zostanie strzelony, tylko pytanie, czy ze mną na pokładzie. Czy jeszcze tam zaczną coś mieszać, zobaczmy sobie może na M5, czy coś tam jest. No to ci mogą sobie podejść jeszcze M5 przetestować. Jest też kluczowe, jest jak tą godzinówkę zamkną. Też jakby o nią toczy gra. No na razie tylko raz dotknęli tej M1 i na razie tam drugi raz nie testowali.
Spokój. Ty, Maciej, masz coś, czy brałeś też tam szorciwo, czy nie? Wiesz co, wziąłem, ale już zamknąłem. Już nie mam. Aha. Przy tym podejściu pewnie. Tak, no raz podchodzili bardzo blisko i już wyszedłem z tego. Bo tak samo zrobiłem jak ty. Stop loss szybciutko, break even. Ale ja miałem gorsze wejście niż ty, dlatego na tym break even mi zamknęło Okej. i nie ponawiam na pewno. Czaję. Rozumiem. Nie, bo mówię, no No i u mnie też. ten piątek, no mimo tego, że trzymamy tego streama długo, to no nie powala jakoś w super setupy takie, które są jakościowe, te zagrania są w punkt zrobione i jest ruch 1000 punktów, tak? No nie powiedziałbym, no taka sesja Zobacz. nie jest generalnie... Znaczy prosta, no też bym nie powiedział, że jest super trudna czy super prosta, ale nawet jak rośliśmy tu z dołka, tak, z dzisiejszego, który był zrobiony tam na poziomie, zaraz wam powiem, no to jest ten dołek, tak, dzisiaj. Zobaczcie, że nawet jak rośliśmy z tego dołka, to delta była praktycznie neutralna, tak, nie było w ogóle żadnych zleceń, które chciałyby tą cenę podcisnąć dalej do góry. Dopiero jakieś większe zlecenia to tutaj przy tych szczytach, gdzie jesteśmy teraz, powchodziły. No ewidentnie ruszyli na początku sesji, co mieli ruszyć i no No teraz tak, i oni to teoretycznie będą stać. zrobili, nie no, zrobili teraz tą M5 i wiesz, mogą iść, no ale ja nie gonię tego, no jeżeli bym się zdecydował jeszcze raz to spróbować na M5 znowu 10-punktowym stopem, to by się udało, no ale przegapiłem, teraz nie będę gonił tego już w trakcie ruchu, bo załóżmy chcąc teraz to zagrać, no to ja bym musiał no, co najmniej 15 punktów stopa położyć, no to nie tak źle jeszcze teoretycznie. W sumie kuszące brzmi. Przegapiłem to, że tą M5 robią. A mówiłem o tym, że mogą wyjść M5 jeszcze trzasnąć. No, piątka strzelona. No i fajnie, strzelona. Ze snajperki. O, precyzyjnie. To jeszcze H1 i... Chociaż nie, H1 nie interesuje nas. Powinni teraz pójść. Wyleszczyli nas, przynajmniej mnie, i pójdą. Nie pójdą. No ale to taka zasada. Pójdą? To pójdą, ale ze streama, bo czas antenowy dobiegł końca. Także podziękuję naszym widzom, podziękuję tobie. Rozegrania były na żywo dzisiaj, całkiem sporo ich było. Może dzień jakiś nie należał do super udanych, bo ja miałem jeden stop na początku long, później ta pozycja long mi weszła. Później zagranie było jeszcze shorta, z którego chwilkę to było tak. Bye. Tak, było zagranie short, którego zostałem wybity. Później było long, też zostałem wybity, chociaż bardzo mało, malutki stop był. No i tutaj sell zamknięty na zero, czyli suma summarum. Jakbym wiedział, że tak będzie, to oczywiście dzień bym dużo wcześniej odpuścił, ale no skąd miałem wiedzieć, że tak będzie. Także dzień kończymy, przynajmniej dla mnie. Koniec tradingu na dzisiaj. Można zacząć weekend. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Panie Sępie, także trzeba iść do lodówki.
Nie no, może jeszcze bez przesady. Dżentelmeni po 12. Dżentelmeni piją po godzinie 12. Ale to wiesz, powiedz żonie, żeby ci zmieniła hasło do komputera, żebyś nie przyszedł po to handlować w 15:30 wesoły. Nie no, no, już się z tego chyba wyliczyłem. Chociaż każdy ma jakiś charakterek i każdy charakter może być złamany. Tak. Dokładnie. Nie no dobra, Kamilu, nie wiem czy będziesz jeszcze coś tam w sobie skubał na tym rachunku, jak coś to przechodzimy na Telegram. Ja całkowicie odpuszczam, także jeżeli ktoś jeszcze siedzi w tradach, to oczywiście powodzonka, no ale chyba głównie to myślę, że wszystkim życzyć pozostaje nam miłego weekendu bardziej niż bycie w pozycjach, bo moim zdaniem już handel na dzisiaj się powinien skończyć, ale to tylko moje zdanie. Także każdy jest inny, każdy inaczej sobie gra. Więc no, może do wygaśnięcia opcji, nie wiem, o której chyba o 13 te opcje wygasają, tak? No, ja nie jestem ekspertem, ale tak mi się wydaje. Dobra, kończymy streama, także dzięki za obejrzenie tego streama do końca i słyszymy się w poniedziałek. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Cześć. Najlepszego.